Hej ekipa, witam was, Stanim, witam was serdecznie w kolejnej przygodzie z Northgard. Kontynuujemy naszą przygodę, jesteśmy na skraju zamieci. Zaraz będzie zamieć, zaraz będzie z nas mokra plama. No może nie, bo nikt nas nie zmiaży, ale zmarzniemy, na pewno zmarzniemy. Bo już widzę, że drewna mi zaczyna brakować. Jak ja mam to przetrwać bez drewna? Nie wiem. Przyrost, ona ma 54, ja mam 39. Więc różnica niby niewielka, ale jednak dla mnie znacząca. Zdecydowanie muszę to jakoś ogarnąć. Mogę, widzę, zorganizować uczty. Spoko. Szczęście przez cały miesiąc. Dwa do szczęścia, więc tu mamy trzy, ale tu mamy na minusie, więc raczej mi to do szczęścia, dużo szczęścia nie przysporzy. Jednak już mamy minus 5, no to podajcie spokój, gdzie mam ludność, to naprawdę nam wzrastać bez sensu to naprawdę. Muszę tutaj ogarnąć trzeci port, to już widzę, że muszę trzeci port jakoś ogarnąć. Tu raczej portu żadnego nie podepnę, bo tu jest pełno skał. Z tej strony chyba to samo, tak, wszędzie tu są skały, więc raczej tu się nie podepnę. Jedyne miejsce właśnie, o, zwiadowca został ranny, a dlaczego zwiadowca został ranny? Proszę zwiadowca, wracaj i ogarniaj nam, pomóż nam przy jedzeniu, bo potrzebujemy cię. Tutaj mamy te winewry, które mógłbym powalczyć, ale z tymi winewrami no to sorry. Jednak to jest ciekawy temat, bo jednak one mają diabelnie dużo życia i diabelnie mocno atakują. Więc ogólnie 22 minus 25. Chorujemy, zmarzliśmy, no to super, no to ta, to już to widzę, to moje super zadowolenie, moją super produkcję, tak, jasne, już to widzę. Dobra, wiecie co, mimo wszystko będę chyba chciał w stronę gniewu Tora się zbliżać, bo tutaj mamy rybki, skolonizować za 250, mógłbym to wziąć, ale po co mi teraz kolonizować, skoro i tak nie mam jedzenia, no to słabe. Natomiast tutaj mamy ruiny i niedźwiadka i kamień, 30 sztuk, wow! Okej, okay, fajnie. No i tutaj wtedy mógłbym uderzyć tutaj na Tora i mam plus 10 do ataku, więc to byłoby naprawdę na plus. Dobra, szybko ogarniamy w takim razie budowę w tej lokalizacji kolejnego druida, bo bez druidów to my tutaj daleko nie zajedziemy. Tylko potrzebuję drewna, potrzebuję więcej drewna, 17. Przyrost jest spoko. Wiecie co, mógłbym... Aha, teraz nie mogę. No przecież nie mogę zorganizować, bo mamy... No właśnie, uczta raczej mi teraz nic nie da. Zdecydowanie nic mi uczta nie da. Jestem już atakowany gdzieś. Gdzie mi? O nie, tylko nie ci. Owieczki wracać, przepraszam bardzo, owieczki wracać. Wojsko do mnie tutaj. Wiecie, ja nie mogę sobie pozwolić. Nie, bez jaj. No straciłem w tak głupim momencie, serio. Dwóch ludzi straciłem, bo zachciałem się bić. No jak tak można? Nie. Powiem wam, że jest, to było żałosne. Naparzę się. O, jeszcze wojowników. Wiecie co? Naprawdę. Czy to miało tak było być? Czy tak miało to wyglądać? Nie wiem. Ale... jestem zły. Zły na siebie, że tak się dałem zrobić. No niestety dałem się mocno zrobić. Aj, materiał. To było słabe. To było mega słabe. Straciłem nie, że wojsko, straciłem ludzi. Czy jeszcze coś mnie tutaj czeka takiego? Czy jeszcze dostanę po głowie? No oczywiście, że dostanę po głowie, bo patrzcie, oni już mają 62, a ja nadal mam 40. A nie, mam 41, to przepraszam. Już jest lepiej, ale i tak to jest za mało. Dobra, musimy ogarnąć zdecydowanie tematy kolonizacji tego rejonu. Bo tutaj skolonizowanie da nam możliwość sławy folkloru i w ogóle i w szczególe. Więc też nawet bym mógł wrócić w te rejony. Ale może tą ucztę bym chciał za 760. No może jednak nie. Dobra, skolonizujemy za 250, zabierzmy to. Okej, okay, nachodzą nowe bogactwa. Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że nadchodzą nowe bogactwa. Zwłaszcza, że z tymi bogactwami to u mnie tak... A, jedzenie. O, jedzenie przybyło. No to tym lepiej, dobrze. Bardzo mi to cieszy. Jak tam druidów? Mamy czterech druidów. Jednego budującego chcę tutaj. On zbuduje nam na dzień dobry owczarnię. To na pewno. Ona, przepraszam, to jest ona. Ściągam owieczki luzem, które tam siedzą gdzieś. Tutaj owieczki luzem mamy. One muszą tutaj przyjść, bo te owieczki na pewno mi się przydadzą do produkcji jeszcze lepszego jedzenia. Szczęście sprzyja. Sprzyja, bardzo dobrze, cieszy mnie to. Tutaj ewidentnie mam problem z leczeniem 16 lekko chorych, rannych tak naprawdę. Więc tutaj jest słabo z tego powodu, ale dobra, do ogarnięcia.
No nie powiem, ta zamieć mnie rozwaliła jeszcze. Ci weszli mi tutaj. Boli. To uwierzcie mi, że to naprawdę boli. Zwłaszcza, że tutaj depczą mi po piętach. No nie depczą, ja im spróbuję depczać po piętach. No ale to póki co idzie jak... No idzie słabo. Idzie słabo. Dobra, mamy to. Owieczki, te owieczki dwie, proszę tutaj. A my tu już budujemy, w tym miejscu budujemy spichlerz. Tutaj zbudujemy do tego rybaka, żeby miał bliżej donosić. I się ciągle zastanawiam, powiem wam, jak to jest z tym donoszeniem, jak są blisko budynki siebie. Na przykład, tutaj jeżeli postawię kamieniarza blisko, to on będzie sobie blisko chodził. Spoko, fajnie. Ale nie wiem, czy to się przelicza na szybkość, na przykład, które faktycznie tu wpada ten surowiec. Czy jest to, ma przelicznik? Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy to ma jakiś tam przelicznik, czy ja sobie po prostu tym razem wymyślam i to nie ma sensu, to naprawdę gdzie co ja stawiam, bo to zawsze jest to samo. Ogromnie jestem ciekaw. Dobra, zbudujmy sobie jednego topolika, bo potrzebuję wojowników. Bo zdecydowanie potrzebuję wojowników, żeby pokonać tego niedźwiadka. O, dziękuję. Już mamy wojowników. No, ekipa, proszę tutaj. Wbijamy. Przydałoby się rolników, mamy spoko. Druidzi już sobie radzą. Piwowar i żywiarz. Tak naprawdę mamy tak mocno okrojony skład. Mamy plus 2, super, bardzo fajnie. Ale i tak tempo przyrostu nowych ludzi jest bardzo, bardzo słabe. Dobra, wbijamy na niedźwiadka. Mam nadzieję, że niedźwiadek się skupi na mnie, na tym głównym bohaterze. Byłoby to nawet dla mnie korzystne. A jednakże, no kurczę, nieźle oberwałem, przyznaję. Mocno, mocno oberwałem. Okej, przejmujemy ten teren. Przejmujemy ten teren, nie pozwalamy tutaj nic więcej kombinować. Okej, kolonizacja rozpoczęta. Tutaj pasowałoby rybaka. W porządku, w ogóle na to, że wygram, więc jeśli pozwolisz, zabiorę się za sporządzenie listy spraw, które załatwisz, kiedy już będziesz moją niewolnicą. O, spoko. Nie bądź taki pewny siebie, uzurpatorze, to jeszcze nie koniec. Dobrze, nie bądźmy teraz pewni, a bo ona właśnie to jest Borgit. Borgit to jest chyba kobieta, mimo wszystko, ona to wbiła na 1000, dlatego tak sobie się tutaj przechwala. Ale i tak się nie damy, damy się dopiero wtedy, kiedy faktycznie przegramy, o tak powiem. Bo wtedy to zgodnie z umową zakładu, no to tu już się skończy. Dobra, mamy budynki bez produkcji. No niestety nie idzie nam to. Powiem wam, nie idzie nam to. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że coś źle robię na samym początku, czy to jest kwestia tego, że to jest ta nacja. Zwiększa liczbę budynków, które może postawić na tym tylko raz. No spoko, ale mnie to nie należy, nie kręci. Niech wydobywa ten kamień, a my spróbujemy uderzyć na Walkirię. Tylko może jeszcze nie takimi siłami, bo to jest zdecydowanie za mało. Ja potrzebuję się tutaj szlak handlowy z jotunami ogarnąć. Aha, bo ty nie pracujesz tutaj. To wiesz co? Ogarnij się to. Tutaj mam 3 na 3. Czyli w sumie mogłem tu ogarnąć, ale spoko. Okej, jesteśmy atakowani. Tylko gdzie? Kto mnie atakuje? Kto mnie atakują? Dlaczego mnie atakują? Jakim prawem ty mnie atakujesz? Ja cię pytam. Ta wieżyczka powinna się ciebie zająć. Nie. Wy się nie mieszajcie, bo wy dopiero się wyleczyliście. Proszę się tu nie mieszać. Muszę się ich ewidentnie pozbyć tutaj. Okej, wieżyczka. No kurczę, wieżyczka zaczęła płonąć. Dlaczego ta wieżyczka zaczęła płonąć? Ja się nie zgadzam, żeby ona płonęła. Proszę mi ją naprawić. I to już w tym momencie. Otrzymuję darmową ucztę. O, jak dobrze. O, jak chwała. Dobrze, ogarniamy to. Tutaj mogę za to jeszcze zwiększyć, nie to, tylko tutaj sobie zwiększę na plus minus 20, bo potrzebuję jeszcze większy przyrost. Plus 7 dla ludzi to jest 27 dni. Tych ludzi powinno mi teraz zdecydowanie szybciej przybyć. Mam na taką nadzieję. Ewidentnie, chyba że jeszcze zrobimy taki. Przetwórzmy. Wiem, że spadek liczby ludności mocno tutaj może mną nadwyrężyć, ale jednak wiem, co robię na razie. Później sobie pomyślę nad złotem, póki co muszę wydawać, póki jest uczta, to sobie tak na to pozwolę. Przyrost w tym momencie mamy co 24 dni, więc to jest chyba plus. Tutaj mamy, okej, ogarnięte, to tutaj pora ogarnąć rybaka. Rybak, chatę rybaka. O, tak bliziutko postawimy. Zbuduj nam to. To jest jeden, aha, tamten się drugi już tworzy. Dobra, już uczta się jeszcze nie kończy. A, przyrost jest ładny, ludzie, bardzo się cieszę.
Niech nam to ogarną i pora by się zająć też tym kamieniem, tym kamulcem. Czy co to mamy sobie? Tutaj wydobycie roślin, bardzo podoba. Już się usza skończyła, to wiecie co? Dobra, to wbiję. Zmieniam. Okej, taki przyrost, no nie, bo taki to nie, bo tutaj potrzeba nam jeszcze kasy trochę, więc dobra, zmieńmy taki. Plus 5 na kasie, więc jest dobrze. A my ogarnijmy tego kamulca. Tutaj jest rybak. No, jedzenie mamy co nie miara, więc spoko, organizujemy własną ucztę. Więc wiecie co, to jest bardzo, bardzo dobre, żeby tutaj jeszcze więcej nam dawali jedzenia. Wiecie co, to skoro on nam daje sporo jedzenia, to jeszcze więcej, jeszcze tutaj trochę. Mam nadzieję, że to ogarnę jeszcze lepiej. Ale nie spoczywam na laurach. Zobaczę, jakie muszę wymagania spełnić na ołtarz królów. 300 zł, 15 monet, 15 kamienia, więc 15 kamienia nam zbieramy i muszę pamiętać, 300 monet staniu, nie wydawaj tego nigdzie. To jest, mam zbudowane, więc spoko. I tylko te 300 monet pozwala. Otóż zapewnia pożywienie szczęścia zasobów za każde 200. Natychmiast po zbudowaniu zapewnia 50 sławy. No to jest plus 50 do sławy. No to powiem wam, to byłoby dobre. Co tam się dzieje? Więcej domów? Już, proszę bardzo, ulepszamy. Ulepszamy domy. Za 50 monet, 5 kamulca poszło, no ale dobra, to jest dla dobra dla ogółu, więc jestem w stanie to przeznaczyć spokojnie. Już tutaj zwiększamy wydobycie kamienia, bo na kamieniu na pewno nam zdecydowanie więcej potrzeba. Jedzenie na razie ogarniamy do tego stopnia, że nie muszę kombinować. Tutaj, wiecie co, tego kolesia od tego, czy tutaj nie mogę dać więcej? Nie, nie mogę dać, okej. Nie mogę dać, nie będę kombinował, ale przydałoby się zbudować targowisko. Ale właśnie, chcę rozwinąć obszar. Za 20 owieczki, może tutaj. W sumie wiecie co, mam tutaj obszar, to mógłbym się tu budować. Buduj targowisko. O, mam już tutaj kolejny poziom. Palenisko zimy zwiększa dodatkowe zużycie opału. Czy może zbrojmistrza? Dobra, ogarnijmy zbrojmistrza, bo ewidentnie zbrojmistrz się tutaj przyda. Wycofaj się, górnik się wycofa. No nie, bić tą walkirię. No nie, walkirie nam wbiły, no wiecie co? Tego się nie spodziewałem. Czego, ale walkirie, żeby nam wbiły? No to trochę już było słabe, żeby walkirie nam rzeczy wbiły na chatę. Na hasiendę walkirie wbiły, no nie. Nie. Tak być nie może. Okej, walkiria padła, spoko. Jednakże no, utrata jednego z ludzi boli. Zdecydowanie boli. Nie pochwalam. Jednego z druidów wezmę tutaj jednak na kamień. Bo potrzeba nam przerobki. O, już tam jest tylko 6 rannych, więc damy radę. Tylko teraz tak, 250 monet. Kurczę, 15 kamieni to nie jest tak naprawdę dużo. A mnie to urządzi dosyć dobrze, więc proszę mi to ogarniać szybciej. Bo co? Bo ludzie są nieszczęśliwi, no ludzie, kochani, i co ja mam dać? Mam zbyt wielu chorych? Chorujemy, no to widzę, że chorujecie, no ale po to mam druidów, tak? Oni powinni dawać radę. Przecież druidzi powinni dawać radę. A co się dzieje? No nie dają rady. Nieładnie. Jednego drwala. No nie, mam stratę na tym. Piwowar, górnik. Co z tymi druidami? No, dają radę, no nie mówcie, że nie. 9, zaraz będziemy mieć 15, zaraz i kasa wbije, więc spoko. I znowu gdzieś jesteśmy atakowani, tylko gdzie tym razem? Tutaj. Wycofać tych ludzi. Proszę wycofać. Tutaj muszę zdecydowanie wieżyczkę postawić. Ciekawy jestem, ile mnie wieżyczka kosztuje. 20 monet, no to nie jest tak drogo. No nie, uciekaj z tego terenu, bo nam ich zabije mnie po prostu. Są tacy upierdliwi niektórzy. Okej, rozwalili go, dobra, super. Ale zbudujmy tą wieżkę za 20. Bo ta wieżka jest zdecydowanie tutaj, choć może nie tutaj. Tylko zbudujmy tą wieżkę gdzieś tutaj. I przyda nam się jakiś luźny pracownik. Przydałoby się, tutaj. Ile mam? 13 na 15. Kurczę, no to jest chwila, moment i mamy to. Ołtarz królów. I wiecie co? Rozwinę sobie ten obszar. Bo tutaj ten ołtarz królów idealnie by nam siadł.
No, dałeś mi go. O, jesteś, dobra, to zbuduj nam to. 260 monet, no to jest dobrze. Choć pytań, czy mogę? Obszar 3-3-3, no nie, więcej nie mogę. Tutaj też nie mogę. Tutaj jest 0-3, no nie, nie ma sensu tutaj kombinować. Okej, górnik, jednego górnika mogę teraz dać do... Właśnie, czy gdzieś chcę dać go? Czy do tutaj? Tutaj jest ogarnięcie, dobra, ci 3. I tutaj mogę dać go na rybki. Nie, dobra, lekarz musi być. Jeden. Ewidentnie. I tutaj trzeba by się zająć tymi walkiriami. Walkirie to powiem wam. 1700 już mają. No nie, jak to szybko oni zdobywają. Jakim prawem tak szybko wy to lecicie? No jakim prawem, ja się pytam. Nieładnie. Dobra, jak sami już z otunami stoimy? Będzie co z tego, czy nie będzie? 21% ludzie. Bez przesady. No tu mam 150 chwały za zniszczenie. Ciekawy jestem, jaki jotun ma. 20 ataku. A tu mamy tych jotunów 3. Kurczę, no weźcie ich pobijcie. 20 ataku. Tak samo jak walkirie. 90, nawet walkirie mają nawet mniej, bym powiedział. A może już mam ołtarz 300 monet. Okej, bo za chwilę będę miał. 8, 9. Tak, ołtarz królów, super, budujmy ołtarz królów, proszę. Zbuduj to, gościu. Bo to trzeba zdecydowanie podbić. A ja sobie myślę, żeby można by już kogoś zgarnąć. Mężczyzna, tak, tak, żeglarz, ok, kupiec. Tutaj, ustawić oczywiście, że ma być sława. Jestem atakowany. W tym miejscu. Tu jestem atakowany, już widzę to. Idziemy, bić się. Ale, jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna malutka rzecz. Tego tutaj, kurczę, stąd nie mogę. Stąd bym wziął. Wyprawa po sławę. Ile mam ogólnie przyrostu z tego, z jaskini? Żeglarz 90. No to nie jest źle. Nawet jest, to się wyrabia. Tutaj mamy, zbieramy kamień. I czy mogę tu wojowników podbić? 10, o 50 monet, 10 kamienie. Kurczę, dużo. Odbiliśmy teren, super. Szykuję się powoli na te walkirie. Dać mi tutaj topornika wolałbym. 40 monet, a drogi. Wojownika za 30. To jakbym teraz go zmienił, to czy bym odzyskał monety? Możliwe, że tak, ale na razie nie chcę tego ogarniać. Okej, chwała mi za to, że mam to 800 już zrobione, super. To teraz proszę na rybki. Albo wojo, albo woja. Może tu ulepszym bym. Za 10 kamienia, 9, no to jeszcze jednego i bym miał dwóch. No wiecie co, to jest w sumie dobry motyw, żeby tutaj puścić jednego jeszcze. Jeden kamień i mogę to ulepszać. To jest dobre. O, i super, idealnie. O to właśnie chodzi. Gdzie ten wolny osadnik? Tu jest rybak. Proszę, rybak, ogarnij to. A my idziemy wojować. Już? Kamienia się skończył? Super, kamień się skończył. Możemy teraz tu się naparzać. Tutaj nie mam nic. To mogę puścić. Albo nie, zrobię jeszcze jeden myk. Zwiadowca, proszę, zwiadowca tutaj. A my idziemy na walkirię. Nie wiem, czy jestem w stanie z nimi w ogóle walczyć, ale spróbować się trzeba, prawda? Wyczerpane złoże. No tak, widzę, to trzeba to zlikwidować. Odzyskamy jakiekolwiek tam zasoby. Zwiadowca, mój drogi zwiadowco, skaduj teren. Zbadaj na to. Okej, okay. Mamy tam do przodu. Mamy wszystko. Podejdźmy do tej walkirii z tej strony. Będziemy ich tam naparzać. Tak, trochę cię wycofam. Muszę pilnować, żeby nie stracić ludzi. Te walkirie, powiem wam, wbrew pozorom są mocne. Jedna padła, to jest plus. Spróbujemy się jeszcze raz z nią zmierzyć. Nie wiem, kogo teraz tam atakuje. Okej, atakuje naszego głównego. O, padła walkira, super. Kolonizujmy to i będziemy mieć Heinheim. Wrota do Heinheimu się otworzyły. O, niedobrze. Niedobrze, ale sądzę, że się jestem w stanie obronić tutaj. Okej, odbiję. O, plus mamy do ataku, super. Mamy plus 5, plus 5 wszędzie, tutaj plus 3. Więc spoko, idealnie wręcz właśnie na to, żeby tutaj teraz powalczyć. 900 na 1000, 76, 60, troszkę ich dogoniliśmy. To nie jest takie byle co. A my za to sobie jeszcze zbudujemy tutaj w takim razie jeden port.
rozwinijmy ten teren. I tutaj port. Więcej ludzi potrzeba nam zdecydowanie do walki. Bo tym, tą walką mógłbym podbijać sobie te kolejne tereny, ale wiecie co? Nie mam chyba na tyle. 50 tutaj za walkę, tu 30, tu 50. Wiecie co? Uderzymy na tych. A może tutaj za tych będziemy? Nie, tutaj nic nie zyskamy. Trzeba by tu uderzyć. Ale najpierw to tutaj ten teren. Tutaj trzeba powalczyć z tym. Okej. Więcej ludzi, zdecydowanie więcej ludzi. Musimy zdecydowanie szybko pójść w sławę. Jak pójdzie sława, to pójdzie wszystko do góry. Ogarnij nam tą hasientę. Ulepszenia może jakieś prowadzimy. Jeszcze 10 kamienia. Mamy 0 kamienia tak naprawdę. Organizacja uczty za 1000. No kurczę, drogo ta uczta. Tu mogę coś zrobić. Barykady, palenisko. Mniej opału. I mogę... O, Jorda. Jak najbardziej Jorda puszczę. I teraz wojsko ulepszam. Będzie mi wzrost toporników. Topornicy będą lepsi w bitce. Więc teraz bierzemy kolejnego na topornika. Bardzo dobrze. Darmowa uczta. Tak, więcej uczty, darmowej uczty. 29 ludzi. Uuu, co się stało, że my mamy komplet? Trzeba zbudować domek. Tutaj proszę ogarnąć domek. Budowałeś to? Jeszcze nie zbudowałeś, dobra. A tutaj... A, nie mamy przyrostu, dobra. Musimy tutaj ogarnąć. Proszę ogarnąć szybko ten domek. Ja sobie zrobiłem imprezę, a tutaj nie, nie tak łatwo. Musimy szybciej, bo przyrost jest ładny, a ja akurat w tym momencie... popsułem sobie troszkę. No ale to nic. Heinheim, zaraz z Heinheimem i podbijamy najpierw wilki. 30, no sorry, za 30 to jest 540. To nie będzie taka tak naprawdę żadna strata dla nas. A nam trzeba ludzi. Nam trzeba ludzi, nam trzeba tereny, nam trzeba to podbijać, żeby faktycznie im poszło w pięty. Zwłaszcza, że zima, październik, znowu zima przyjdzie, a ja tego nie chcę. Żeby oni mieli znowu na plus. Okej, buduj to. Wracaj tu. Co z tym Heinheimem? Jeszcze. Rolnik, Drwal. Drwala mamy plus 18, tylko zima przyjdzie, to pewnie się skończy. Kupiec ogarnia. Tutaj mamy uzdrowiciela. Idź na topornika. Jeden uzdrowiciel na topornika. Proszę bardzo, wbijamy tutaj. To rozwalimy. Tutaj się powinni dać radę. Mam taką nadzieję, że sobie dadzą radę, a jak nie, to szybko przebiegniemy się tutaj. Tych wycofać. Drwale zda od tych zamieszek, proszę. Okej, okay. Odwróciliśmy uwagę. Ale nie wiem, czy na długo. Okej, okay. Odbudować to trzeba, naprawić. O, nawet by sobie poradzili, gdybyśmy bardzo chcieli. Ile mamy? 5 draugów. Spróbujmy się z tymi draugrami. Bo oni będą nam tam ewidentnie wbijać. A ja tego nie chcę. Muszę tylko pilnować, żeby wojsko się trzymało z dala. Do tyłu, kurczę, padł jeden. Naparzysz tego. Teraz tego. I tego. Jeden wojskowy padł, ale to lepiej mieć toporników według mnie. Topornicy ewidentnie lepiej się sprawdzają. Dobra, mamy to, rozwijamy ten teren. Topornicy według mnie są lepsi, bo wojskowy... Jestem atakowany. Widzę, że jestem atakowany. Bo topornicy mają to do siebie. Aha, przy okazji to odpalę. Ten tryb. Mamy wojownik 10 plus 2, a topornik mamy 12 plus 3. No to sorry, znaczy 12 nawet. To już patrząc na to, że on ma 12. Z toporników bardziej by mi się opłacało. No powiem wam, ścigamy 69 do 79. No to jest lepiej. Jest lepiej, mimo wszystko. Ty do tyłu. Prosiłbym, nie kombinować tutaj zbytnio. Dodatkowo te policje przecież mamy na odległość, prawda? Dobra, wiecie co, podbijemy kolejny teren. Skoro już tu podbiliśmy, trzeba się wziąć za wilki. Wilki będziemy mieć plus 30. I tutaj będziemy mieć kolejny teren. Brunatny niedźwiedź, żelazo. I tutaj będzie kolejny teren, więc tutaj będziemy mieć kolejne 50. Więc 5-6 dragów damy sobie radę. Wierzę w nas. Wojsko gotowe. Tylko czekam naprawdę na chyba na wiosnę. Bo nie ma sensu uderzać na nich tutaj, chyba że może byśmy się zajęli tymi jednak. Skoro z Walkiriami sobie daje radę, tutaj zyskamy 150, wiecie co? No sorry. Było miło, był handel, a spróbujemy się z Jotunami.
może jednak jotnowi. Dobra, wiecie co, zwiadowca jest mi w tym momencie całkowicie zbędny. Dawać mi tutaj na topornika go. Wolę chyba uderzyć na jotunów, bo no, powiem, nie ukrywam, że jestem atakowany znowu. No, wcale mi to nie dziwi. Bo tak naprawdę uderzenie. Tu mamy. A, co jeszcze tereny? Tu mam 3 wilki, zwiadowca ruiny. Przejęcie tego terenu 150 to by nas ładnie urządziło. Nie wiem, czy oni będą mocni w walce. Spróbować się mogę. 20 ataku, 10. No może dam radę. Powinienem dać im radę. Mam taką cichą nadzieję. Tylko czekam na wiosnę. Czekam na wiosnę. Niech przyjdzie wiosna. Będziemy kombinować dalej. Natomiast tutaj zmienić szlak handlowy na główny szlak handlowy. Zmieniamy na to. Ok, przyszła wiosna. Nie wiem, czy uczta mi coś daje ekstra do tego. Chyba nie. Ale ewentualnie może w kuźni bym mógł coś zadziałać. Toporniki. Zwiększa zasięg siły ataku o 30. O tak. O tak. Kuźnia, proszę ogarnąć. To zanim na nich uderzę, faktycznie uderzę tu. Bo tu są skarby. Nie wiem, jakie skarby, ale tu są jakieś skarby. Zgarnijmy te skarby stąd, więc będzie fajnie. Podbijmy ten teren. I tutaj kogoś wyznaczy, nie wiem, czy jakiegoś kupca. Czy, o, męca wyznaczy na zwiadowcę, który będzie nam to odsłaniał. Mamy jeszcze troszkę jedzenia, no tak minimalnie, ale dobra, podbijemy zaraz sobie te tereny. Tylko czekam, aż te topornicy wejdą. Choć patrząc po tym, ile mam, trochę tak ubogo. Jak wejdzie nam 150, to wiecie co, można by jeszcze tutaj uderzyć. Dobra, spróbujmy się z tymi. Może jakoś to przetrwamy. Trzymajcie kciuki mi w każdym razie. Bić ich. Zobaczymy, jakie mam szanse z nimi. Kładziemy ich. A co wy tak latacie jak... Co oni tak latali? Zamiast się bić, to się tak latali jak... słabe to było. Spróbujmy go naparzać. Wycofać się, dobra. Widzę, że jednak nie ma szans tutaj zbytnio. Musimy jednak się podjąć z walki z kimś innym. Niech weźmiemy się za te wilki. Bo jednak widzę, że z jotunami, no... Kurczę, szkoda trochę. Trochę szkoda, bo jednak widzę, że bydlaczki trochę są mocniejsi niż bym tego przypuszczał. No ale dobra, to weźmiemy te tereny. Tu mamy dwa razy wilki, 30-60, no to wcale nie jest źle. Tylko 800 jedzenia, no kurczę, to jest jednak z jedzeniem. Jednak to jest z jedzeniem, więc... kolega, ty miałeś tutaj nam nie badać to, tylko tu. Chciałbym ewentualnie, no to byłoby fajnie zgarnąć, no ale gdzie? No, gdzie? No bez przesady. Dobra, bijemy wilki. Patrz, jak wilki kładziemy. Wojownik trochę modrze do tyłu troszkę. Okej, podbijamy. 800. Znowu terytorium jest atakowane. Kto mnie tam atakuje? Znowu ten. Serio, oni się naprawdę tutaj nudzą. Ewidentnie się nudzą. Dobra, co możemy zbudować? Erudycja. Szczęśliwe być z naszych żyć. 20 wymaga szczęścia w oparciu o liczbę ludności. Barykady. Zróbmy te barykady. Żeby to, trochę tam wojsko pocisnąć. 1100, 1300 wcale nie jest mało. Podbijmy dalej te wilki. 800 jedzenia. To jest niedużo wcale. O, i tutaj będziemy, zgarniemy to. Więcej rybaków trzeba w takim razie. Zwiadowca jeszcze tutaj skanuje. Ok, mamy to. Teraz podbijmy kolejne wilki. Mamy 30, to powiem wam, 77 do 89. To nie jest wcale źle. Już nie jest zły wynik. Jednakże to jest ciągle za mało. Teraz podbić to jest 950 jedzenia. No proszę was, no to już jest strasznie dużo w tym momencie. Żeby podbić ten teren. Dobra, spróbujmy się jednak z tymi jetunami. To jest jedyna moja szansa chyba w tym momencie. Żeby z jetunami powalczyć. Rolnika trochę przeznaczyć na topornika? Może rybaka? Może piwowara? O! Dostałem fajne rzeczy. Topornika. Zwiadowca. Skoro zwiadowca już tutaj ogarnął się, zbadaj nam ten teren. Co tu się znajduje? A my uderzymy na tych jotunów. Nie ma innego wyjścia.
To jest po prostu w tym momencie. Mógłbym w jedną Walkyrię uderzyć. 250. A to jest atak siła 50. Co tu mamy? Jaskinia Wilk 30. Za 950. Nie stać mnie. To będzie mi nie stać. Po prostu mnie nie stać. Aha, w drużynie już nie mogę więcej. Kurczę, szkoda. Dobra, to jak nie mogę, to tu mamy komplet, tu mamy komplet, tu mamy komplet. O, tutaj nie mamy kompletu. Idziemy na nich? Gotowi? Trzeba się zmierzyć. Naparzamy w nich. Wycofacie? Troszkę ich tam skupnąłem, ale to jest zdecydowanie za mało. Bić go. Nie wiem, czy to jestem w stanie przetrwać. Okej, jeden padł, widzę. Drugi też padł. Dobra, jeden z tych jotunów padł. Ale oni chyba będą się regenerować, to jest najbardziej mnie martwi w tym momencie. Kurczę, czy jest dobry motyw, żeby się na nich skupiać? Nie mam pojęcia, ale i tak muszę się zaryzykować. Nic mi nie pozostaje. Jak tam kuźnia w ogóle? To kuźnia jeszcze pracuje, kurczę, no to kuźnia strasznie długo się kombinuje tutaj. Za 950. Nie wiem, czy jestem w stanie w ogóle tu przebić się przez to. Chyba nie bardzo. Dawać mi tutaj. Dawać mi ludzi. Szczęście podbijemy trochę na tym. Na wyprawie. Na handlu. Zreorganizowany szlak handlowy. Idziemy tutaj na nich. Gotowi? Topornik, handlarz. I chyba przegraliśmy. No i haha, dziękuję. No proszę, proszę, wygląda to, że potężny najwyższy król nie jest wcale tak potężny. A teraz porozmawiajmy o tych życzeniach, które obiecałeś spełnić. O, dzień dobry. Pamiętasz, co ci mówiłem, młody panie? Jak mogłeś postawić na szali całe nasze przedsięwzięcie? O tak, na pokaz, wszystko przepadło. Ja nie mogę w to uwierzyć. Ha, wiedziałem. Lady Borgrit, ustępuję i przysięgam ci w jedność. No, brawo dla niej. Porażka, słuchajcie, niestety nie udało się podbić. Po prostu prawdopodobnie wszystko przez tą zamieć, która mnie mocno tam rozbiła, niestety się tym razem nie udało. Mimo wszystko powtórzymy kampanię, ale tą kampanię powtórzymy już w innym wydaniu, innym odcinku. Mimo wszystko było fajne, trochę się nauczyłem i uwaga, jak będę powtarzał, nadal idę w Harwalda. Chcę pokazać, że jednak tą nacą nie muszę zmieniać nacy, żeby wygrać. Pokażę, że tą nacą mogę wygrać. Natomiast muszę to inaczej rozplanować, bo już wiem, jak to wygląda, jak ta sytuacja wygląda, jak z tą chwałą, więc na spokojnie, na delikatnie rozgryziemy ten biznes. Natomiast za dziś wam ogromnie dziękuję. Jeżeli wam się odcinek podobał, zapraszam was oczywiście do łapkowania, do subskrypcji i do polecania. Zemścimy się jeszcze w tym turnieju. Wrócimy tu jeszcze. Trzymajcie się ciepło, po zawstaniu. Hej, hej!